Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Kontynuujmy zabawę w tej wspaniałej grze. Moi drodzy, jedziemy sobie teraz do ciekawego trybu, który nazywa się... jakoś Bitwa Pancerników? Jak dokładnie? Zaraz zobaczymy. To jest gdzieś tu. Chwileczkę. Wydarzenia PvP. Misje frakcji. Odkrywanie umiejętności. O, misje fabularne. Wyścig pancerników, dokładnie. Oh shit, i tam musimy sobie pojechać, tylko kurde. A nie, zaznaczyło mi się, czy nie? Nie. Nie zaznaczyło mi się. Chodzi mi o ten tryb. Ciekawe, co to jest właściwie. Ustaw znacznik. Będę sobie też odkrywał te radary. Te radary pozwolą mi chyba odkryć nawet część tych unikalnych części do samochodów, dzięki którym będę mógł złożyć całkowicie nowy wóz znaleziony, powiedzmy, na tych pustkowiach. To może być ciekawe. Ale jestem ciekawy tego wyścigu pancerników. Co to właściwie może być? Ile mam tych kilometrów tam? 8, tak? No to trochę trzeba pojechać. Ale spokojnie. Mój Nissan jest już coraz szybszy. Co tu mamy? Bramki. Okej. I odkryłem też, że gdy jadę sobie... O kurde, tu jest jakaś część samochodowa. Myślę, że trzeba to ogarnąć. Okej, zaraz tam się wrócimy po tą część. Tak. I czy będzie złoto, czy będzie złoto, czy nie będzie? Uwaga. Oj, co jest? The hell? Dobra, olać to. Jedziemy po ten, po tą część samochodową. To było gdzieś tutaj sobie. Gdzieś tu. Zobaczmy. Premia. Plus 0. Wyślij do KG. To się nazywa KG. Dobra. I o, tutaj coś było. Tutaj coś było. Zobaczmy. Tu. I tu chyba jest taki parking. Parking złomowisko. Nie, dalej jeszcze, dalej. O, już się na zielono świeci. To musi być blisko. Zobaczmy. Tam, ale chyba gdzieś z drugiej strony. Teraz obczajmy sprawę. Tu jest część. Zaraz wam coś jeszcze powiem o tuningowaniu samochodów. Chodzi mi o konkretnie o odblokowywanie części za zawody. Tutaj. Tu? Nie wiem, czy ja jakiś ślepy jestem, czy co? Nie, tutaj, dobrze. Kurde. O, tu stoi, ale jestem... Tak myślałem. Ślepy. No i mam już trzy części chyba odkryte, zdaje się. Więc spoko. Dobra, jak to tutaj działa? Już wam mówię. Czyli ja sobie teraz mam takiego McLarena i Ferrari. I też, jeśli tymi samochodami będę robił jakieś tam wyzwania, na przykład te skoki, albo przejeżdżanie przez bramki, to mi się żadne części nie odblokują. Dostanę tylko złoty medal za ukończenie tego, ale żadnych jakby takich większych profitów z tego nie będzie. A jak jadę sobie moim Nissankiem, którego kupiłem na początku, no to do niego będą cały czas te części wkładane, a będzie po prostu upgrade'owany. Więc warto sobie i tak mimo wszystko jeździć Nissanem i wykonywać to wszystko, niż jakbym miał cały czas tym McLarenem MP4 jeździć, czy Ferrari. Bo jest fajnie, jest szybko i w ogóle, tylko Nissan 370Z właściwie stoi w miejscu, jeśli chodzi o osiągi. Więc troszeczkę się to nie opłaca. Acz fajnie jest się popisać przed kolegami, powiedzmy, w Ferrari. No, jedziemy. Tu chyba będzie jakiś skok. Zobaczymy. Hops. I... No, mały ten skok. Słaby. Okej, teraz jakoś tu pojedziemy. Tier. O, tu będzie coś ciekawego. To będzie skok. Pojedziemy sobie skok. Fajnie. Uwaga. Tu, ale gdzie jest ta skocznia? Tutaj jest. Fajnie, po drodze. Oh yeah! Wow! O, te skoki są tu fajne. Kurde. Udało się. Zdobyłem sobie coś. Jakąś część tuningową. No i zobaczcie, teraz się to odblokowuje. A gdybym jechał w MP4, to bym nic... Plus 7, aż ładnie. Właśnie, zobaczymy sobie przejrzyj części. I mogę sobie włożyć... O, tutaj wpływ plus 0. A tu plus 7. I zobaczcie teraz.
przyczepność minus 7, przyspieszenie plus 14 punktów, prędkość maksymalna plus 75. Ale co nam to właściwie daje? Nie mam pojęcia. Tu są też takie statystyki jak w Wordzie, ale nie przekłada się to na jakby ilość kilometrów na godzinę. W sensie nie wiadomo, ile dokładnie będziemy już jechali tych kilometrów na godzinę po zobaczeniu samych tych statystyk. Także jest to trochę niefajne. Właśnie mnie minął jakiś gracz. Już ma tutaj... co on tam miał? Jak to się nazywa? Mini Coopera miał. O. To już musi mieć znaczny poziom. O je. Ups, ups, ups. Pięknie, zobaczymy, co ja za to zdobędę. O-o. Może być problem. Uuu, słoneczniki. Aj! I zobaczcie, jak zarzuca strasznie. Ach, lipa. No trudno. Nie muszę być najlepszy. Może uda się srebro chociaż tutaj wyżebrać. A! Chyba będzie srebro. Okej. Jest brąz tylko, niestety. Ale tutaj jest ta cała, ten cały wyścig pancerników. Ja już to chyba robiłem, tak mi się coś przypomina. Tak, wiecie co to jest? Nie będę spoilerował, no ale na pewno myślę, że wiecie. Hops, hops, hops. Kontynuuj. Dobra. I zobaczymy, czy ktoś wbije. Nie wiem, wydaje mi się, że kooperacja teraz z ekipą została wyłączona na jakiś czas, bo wcześniej miałem tak, że można było kogoś zaprosić, ten wyścig się wystartował, skończyłem jechać ten wyścig i potem wykikowało wszystkich z serwera. I można było wbić ponownie i już nie można tej kooperacji rozpocząć. Nie wiem, czy macie coś podobnego? Okej. I jedziemy. O, man. Wyścig pancerników. Zajebisty ten samochód jest. Pamiętacie chyba z bety, jak grałem. Teraz mam trochę szybszy procesor i no ogólnie lepszą płytę główną, więc ta gra naprawdę chodzi bardzo, bardzo płynnie. Z tego co widziałem, to już się pytacie o wymagania sprzętowe, czy pójdzie na jakichś laptopach z integrowaną grafiką. No może być problem, mimo że gra nie wygląda jakoś szałowo, nie wygląda też tak źle i swoje wymagania ma niestety. Ja, gdy miałem gorszy trochę procesor, trochę tam mi zwalniała. I to był problem, ale... O, o, o. Okej. Ale, ale. Wow, zajebioza. Ale teraz jest w porządku, no. Poniekąd się cieszę, że rozpieprzył mi się poprzedni komputer. O, 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 o. Dobrze. Co to w ogóle jest za wóz? Ja nie wiem... Jaka to jest marka nawet? Czy to jest jakiś przerobiony Mustang może, czy coś? Nie, 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 to nie jest... Tak mi się... Chociaż cholera wie, bo w tym... W The Crew jest tak ten tuning przesadzony, można powiedzieć. W dobrym z tego słowa znaczeniu, że... Że szok. O, mam jeszcze nitro, kurde, czemu ja nie używam? Oh yeah. 7, zobaczcie jak to zawieszenie chodzi, nie wiem czy to widzieliście. 4, 3, jest! Nie był to dobry czas na pewno. Zapomniałem, że jest tu nitro. Pięknie. Wow. 7, 8. I co będzie poziom? Będzie poziom 8. Super. Zdobyto tam jakieś punkty, mi się odblokowało. Jakieś umiejętności, czy coś w tym rodzaju? Nie. Wyposaż. Wow. Okej. Okay. Tak, zobaczmy sobie na mapkę i ogólnie na te całe menu. I tutaj mamy coś takiego jak umiejętności. Co to robi? Nie, umiejętności. Aha! Tak, to są po prostu te eventy. Odkrywanie. Tu jest ten samochód, który sobie odkryłem. Jak będziecie chcieli, to ja wam później pokażę wszystkie części, które sobie poodkrywałem, żebyście mogli popatrzeć. Ale to piszcie w komentarzach, czy wolicie, żeby... A tutaj co jest? O, jakaś elektrownia słoneczna, czy coś? Solarna, nie słoneczna. I co tu jeszcze mam? Misje frakcji. Wydarzenia PvP. Centrum jazdy. Gracze. Myślę, to są po prostu filtry tutaj.
Także teraz mamy po prostu wszystko tutaj powyświetlane. Jesteśmy na mapie. To mam ukończone. Tutaj się pojawi jakiś nowy event. Ciekawe co to jest. Wyzwanie prędkości. Wpływ minus 4? Nie wiem o co chodzi. Czy ja już tu jechałem? No nie jestem pewny. Na pewno gdy wyznaczę sobie tutaj trasę, to po drodze spotkam jakieś części do mojego samochodu. Zobaczcie, to nawet te nazwy stanów zostały przetłumaczone i na przykład mamy tutaj droga 66 zamiast road 666. Ciekawe, dobra. Chociaż, no jak mówiłem w poprzednich odcinkach, te tłumaczenie jednak pozostawia trochę do życzenia, bo nie jest ono na wysokim poziomie. Są po prostu jakieś tam małe błędy. Dobra, to jest trochę daleko, ale dobra, będę jechał jednak tym Nissanem, bo chcę sobie tu trochę tych części odblokować. Hop, hop, hop. Przejadę, przejadę. Okej. Można zrobić też tak. Narko, jakiś tam jest, jakiś gracz 6 km ode mnie. Jadę teraz sobie na misję. To jest... cholera, kawałek, to jest kawałek drogi. Tu coś jest. Zobaczcie, tu jest coś ciekawego. O. Zajrzyjmy sobie. Wow, tu jest jakiś tor. Ale jaja. No to biorę... A dobra, na razie się przejedziemy trochę tym Nissanem. Odblokuję sobie do niego jakąś część, wykonując te umiejętności. Co to w ogóle za tryb? Chyba przejeżdżanie przez bramki? Tak mi się wydaje. Zaraz weźmiemy tutaj jakiś szybszy wóz i zobaczymy jak mi pójdzie. O, trzymaj się linii, okej. Okay. Ciekawe. O. Nie jest to takie trudne. Ale zobaczymy, czy uda mi się zdobyć złoto chociaż. No dobra, dobra, jest. Na razie spoko. Trzymaj się linii Nissan. A, bo to się robi coraz węższe. Aha, to o to tu chodzi. O. Złoto, dawaj złoto. Oj, tutaj są wyniki też moich znajomych już pokazane. W sensie osób, które dodałem do znajomych. Może udało mi się kogoś pobić? Jest! Kogoś mi się chyba udało pobić. Zdobyłem coś. Poziom 9, to jest zablokowane jakby. Premia do ulepszenia. Ale nie mogę tego... Dobra, wyślij do KG. Dobra. I kontynuuj. I tam jest jeszcze jakiś drugi tor. Nieźle. Kurde, zakopałem się. To jest jeszcze ta podstawowa wersja samochodu, w żaden sposób nie ulepszona na te bezdroża. Później będzie oczywiście lepiej śmigać, tak myślę. Znaczy tak myślę, ja to wiem, bo już przecież miałem podobny tuning. Okej. Okay. Tu jest chyba coś podobnego. Tak, ale tu nie ma nic ciekawego do robienia. Po prostu można sobie tak jeździć dookoła. Okej. Okay. No to co, jedziemy dalej. A co ten pachołek tutaj robi? Do czego to było? Już zapomniałem. Odwiedź. Aha! Tutaj dowiadujemy się o konkretnych miejscówkach. Co i jak. Środkowy zachód, odwiedzony. Aha! I tutaj zobaczcie, możemy też podwiedzać te wszystkie rzeczy. I za odwiedzanie wszystkiego też dostajemy chyba jakieś tam doświadczenie. No ciekawe. Czyli już mam to zaliczone. Nieźle, nieźle. Kurde, zobaczcie ile tu rzeczy jest do robienia. No dobra. Czy ja mam ten... Nie, punkt zniknął niestety. Tu muszę jechać. Ustaw znacznik i jedziemy sobie. Aha, jadę w przeciwną stronę. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie... Ferrari, żeby było ciekawiej. Myk. A jak będzie jakieś tam wyzwanie po drodze, to po prostu wezmę sobie Nissanka. Ojej. Tutaj trochę nitra brakuje, no ale trudno.
Czemu światła? Jak się tu... Można mrygać, ale nie można ich włączyć na stałe. Przynajmniej ja jeszcze nie ogarniam, jak to zrobić. Nieźle. Okej. O, i tu trochę taka droga ubita, ale szutrowa, można powiedzieć. W każdym razie samochód dobrze się tutaj trzyma podłoża, więc raczej chyba nie będzie problemu z jazdą. Ciekawe, czy będzie się brudził. Powinien przynajmniej. Wow, ale prędkość, przyspieszenie jest tutaj czuć. Czuć tutaj, że jest znacznie lepsze niż w tym moim poprzednim samochodzie Nissanku. Po drodze coś mamy. A, wezmę sobie Nissana. Myk, myk. I tu mamy takie wyzwanie. Zobaczmy. Tak, będę musiał trafiać w bramki. Okej. Test precyzji. Tak. Tak. O, ups. Tutaj się dostaje też jakieś mnożniki. O, nie fajnie. A tak może jest lepiej, co? O, nie zdążyłem na srebro nawet. Szkoda, trudno. Fajna jest nawet to maska, kamera z maski. To jakiś poziom 9? Cholera, wiesz co to jest. Aha, bo ja mam poziom 8 dopiero, więc żeby mi się odblokowała ta część, muszę mieć wyższy poziom kierowcy, tak mi się wydaje. O. Tak chcę się... O, dziwne to było. Chcę się was zapytać, czy wolicie taką kamerę z bliska, fajnie to wygląda dosyć, czy taką z daleka. Też fajnie wygląda, ale z bliska chyba tutaj lepiej się prezentuje, ze względu na to, że fajniej samochód widać. Nitro! Yeah! Wow, ale nieźle przykapcił. Kapci już nie mam. No nie. Pięknie! Jak rzuca ładnie. Oh yeah. Zobacz, no nie, to jest po coś wspaniałego. Ja nie mogę się doczekać, kiedy będę tutaj ze znajomymi jeździł. Teraz gram w takich godzinach, że oni pewnie śpią. No nie ma po prostu czasu, no. Gram wtedy, kiedy mogę po prostu. No ale trudno. Tam jakieś coś... Co tam jest? Lata kwadratowy balon. Nie wiem, czy to widzicie. Widzicie na pewno. Dobre. Mam do odblokowywania jakieś rzeczy. Gdzie ja w ogóle jestem? W którym miejscu? Bezdroża, czyli tu jakieś offroadowe miejsce jest. O, ale już bardzo blisko jestem tego całego eventu. I sobie zaczniemy go. Zobaczymy, co to... Widzicie, że tutaj kawał drogi trzeba przejechać z eventu do eventu, jeśli nie mamy podblokowywanych tych wszystkich terenów. Można sobie oczywiście samemu gdzieś jechać, w ogóle olać te wszystkie misje, jechać w świat swoim ulubionym samochodem. Nie ma znaczenia, czy robisz coś, czy nie robisz, po prostu grasz sobie tak, jak lubisz. Okej, tu mam małe wyzwanko, będę musiał pojechać trochę dalej niż... Ta misja tutaj. Ale to nic, zaraz się wrócimy. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj kogoś pokonać. Jest brąz. Oj, tu będzie chyba ślisko. Przydałoby się zimówki. Jest złoto! No to nieźle. Oj, ale tu jest ślisko, moi drodzy. 10. poziom jakiś odblokowałem. Dobra. Wysyłamy do... Wow! Czuć tutaj, że jest bardziej ślisko. Fajne to jest. A zobaczcie, tutaj od razu już jest... już jest wiosna. Tam była zima, tu jest wiosna. A, co tam? Okej. I tu mamy coś ciekawego do zrobienia. Nie wiem,
Czy ja to już robiłem, czy jeszcze nie? Zaraz zobaczymy. Wpływ poziomu auta. Minus 4, minus 5, minus... Aha, nie, nie wiem o co tu chodzi, nie mam pojęcia. Czy ja to robiłem? Co to jest? Tego nie robiłem. Wow! No to lecimy. Tak, ja pamiętam ten samochód odblokowałem sobie w Driver San Francisco, jeśli kojarzycie, w którymś z końcowych odcinków. Cholera, co tu się dzieje? Wow! Jak oni w ogóle te zakręty biorą? Rzuca, rzuca! O kurde, dobre. Nitro! Wow! Ale rzuca od tego nitra. Okej. I bierzemy kolejnego typa. Wow! Cholera, ten samochód nie jest za stabilny, zbyt stabilny, ale... Ale jakoś mam nadzieję, że dam radę. Ile tu mamy graczy? 8 graczy, tak? Więc podejrzewam, że... Można tutaj brać udział też... Wow! Jak to wygląda. Weźmy sobie tą kamerę, jest fajna. Albo tą. Zajebiście. O! O kurde, mało brakowało. No widzicie, ta kamera trochę skacze. Jest to jeszcze zbugowane, tak myślę. What the fuck? Wow. Jest! Jak wciskał to nitro, to naprawdę tył tak zarzuca. Jest to ciekawe uczucie, acz... ciężko jest opanować samochód. Naprawdę te szybkie samochody są ciężkie w opanowaniu. Im szybszy, tym trudniej. Aha, bo tu jest 20 tych bramek, więc jeszcze kawałek się trzeba pościgać. Ekstra. O, 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 o. Ile tu się jedzie? 260. Zobaczymy, ile ten wóz wyciągnie. Czy będzie to jakaś prosta, żeby sprawdzić Vmaxa? Ciekawe, czy to jest tunel aerodynamiczny. Wow! Kurde. Spróbujemy się może... Ale rzuca. Spróbujemy się może za kimś ustawić i zobaczymy, czy będę przyspieszał znacznie. Ja. Dobra, olejemy go jednak. 320 km na godzinę jechałem przez chwilę. Ja pierdziel, ale rzuca, naprawdę strasznie, sromotnie. Jak wciska się nitro, to jest katastrofa. Ale też nitro szybko się ładuje. Wow. Zobaczcie, ściskam nitro i ja tylko kontroluję na prawą stronę, a on mi skręca i tak w lewo. A tu będzie chyba ostro dosyć. O, trzeba się ustawić. O! Okej. Okay. 14 bramka. Jeszcze... O, jeszcze 6. Jezu, spadaj, co oni tak parkują dziwnie. Ekstra! Dobra. Tu mamy już 16 punkt. Co to za miasto jest? Poznajecie może? Bo ja nie. O! What the hell? Nieźle. Ile ja próbuję? 300 dopiero. Ale w mieście to trochę ten efekt prędkości inaczej wygląda. O, oh, fuck. Weź teraz, spróbuj gdzieś tutaj skręcić. O, oh my gosh. Strasznie rzuca, ja puszczam tutaj gaz. A jeszcze ci mnie z tyłu doganiają. No nie! 18 punkt, zaraz koniec. Nie mam pata. Meta! Meta, 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 meta. Ojej. Strasznie trudno. Te samochody się masakrycznie prowadzą. Jak dodajesz nitra, to jest katastrofa. Wow. Ale prędkość jest niezła. Dobra. Minus 4.
Po co mi takie coś? Wyzwanie prędkości. Okej. Xfinity, co to w ogóle jest? Ciekawe, czy to będą właśnie takie eventy jakieś sponsorowane. Może to właśnie był jeden z nich. To można wjechać? Chyba nie. Co to za miasto? Chicago. Aha. O. Okej, moi drodzy, zrobiliśmy jedną ciekawą misję. Długi to był wyścig, bardzo ciekawa sprawa. Piszcie, co myślicie o tej grze. Piszcie o tym, jak wam się widzi taka seria z The Crew. Czy chcecie, abym dalej nagrywał w ten sposób? Czy może chcecie, abym coś innego wam pokazywał? Dajcie mi znać w komentarzach. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.